Cześć, witajcie. Z tej strony Grzesiu Games. Na tym odcinku pokażę wam, co zawiera aktualizacja 1.41 Open Beta. Niedawno wszedła, jakoś tak. A więc przechodzimy sobie do aktualizacji włoskich bramek drogowych, przeróbka Austrii, znaki odległości dokładnym systemem przebiegu, zmiana logo firm, eksploracja nieoznakowanych dróg, numery dróg. Na korysce jest Ardyni, niektóre starsze przejścia graniczne przerobione na Beyond Day Baltic Sea, inne ulepszenia mapy. A w rozrywce mamy tak, funkcję zwrotów modów licencjonowanych i Aftermarket. W przelądarkach wymusi aktualizacja sprzężenia zwrotnego, regulowana wysokość zawieszenia. Zaraz chwila, poczekajcie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Gdzie to znajdziecie? Inteligent na przełączenia sekwencyjne biegów do biegów. A w pojazdach mamy nową opcję zewnętrzna 2020 roku dla Renault T. Zewnętrzne modele, wewnętrzne przerobione dla Renault T. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Nie będę kupował, ale wam pokażę, jak to wygląda u mnie. Oczywiście możecie sobie zaktualizować sobie na OpenBT 1.44. I to wam pokazuję po swojemu, więc to jest Austria, właśnie przyjeżdżam przez nią, jeszcze tam nie dojechałem, więc przejdziemy sobie kiedy indziej, kiedyś. Tak, mogę wam pokazać, dobra, jak dojedziemy i tam tyle chciałem wam pokazać, a resztę musicie sami wiedzieć. Nie chcę wam dużo też pokazywać, bo chcę, żeby każdy sobie mógł odkryć. To Austria to nie dodatek DLC, jakby ktoś się pytał. A co się pozmieniało, to właśnie takie ikonki właśnie. Czyli Euroacre, a tam podjedziesz, to jeszcze nie coś kojarzy. A tak więc widać, Austria to jest Austria. Zobaczcie, jakie tutaj są jelita cienkie. Ale to już sobie sami zobaczyć. Tu się nic nie zmieniło, więc odnowili tej bramki chyba tutaj w tym miejscu. Dalej, tak dalej. Oczywiście przechodzimy sobie do zawieszenia. Tak zwane poduszki powietrzne. To jest klawisz logie i niestety tu nie naprawili tego po polsku. Powinno być napisane. I opuszczanie w dół i opuszczanie podwozia, czyli zawieszenie przedniego i tylnego. Masz chyba tu są przednie te dwa. Tu macie tylnie dwa. Ja sobie przypisałem na numeryczną. Możecie sobie dowolnie, jak ktoś będzie miał tą aktualizację. I tu jest reset, czyli tego zawieszenia. Jakbyście mieli problem jakiś, żeby to ustawić z powrotem, wystarczy, że trzymacie piątkę, on już sam opadnie do swojego podwozia. Więc jakby ktoś tego nie wiedział. Tyle tutaj się zmieniło. Przechodzimy sobie do garażu ciężarówek, czyli dealer ciężarówek. Szukamy sobie Dafika, nie wiem, Bele, nie wiem gdzie on jest, nawet tutaj. Kupę online, tak mnie nie stać, więc widzicie sami. Staram się, ojej. Boże, jaki Dafik, to ja gadam. Renault Orange T. Czyli te najnowsze, można powiedzieć. Kategorii oczywiście. I najnowsza jest ta. To drugie też, ale dobra. Tu macie zębatkę, nie? Części są fabryczne. Albo macie stare części. Jak tu macie w ogóle bez części, nie? I co tu się pozmieniało? Zmieniało się tak, że zaraz wam pokażę. Silnik widzicie tam. Tu się powinno coś zmienić. Tu nie widzę nic. Nie ma tutaj 22. Widzicie? Jak napisali, albo źle przeczytałem, ale dobra. Nieważne, widzicie, macie tutaj części licencjonowane, a tu macie części fabryczne, więc macie te
części na rynku wtórnym. I tutaj nic się nie zmienia. Wygląd też się nie zmienia, więc. No lipa z tym. Wiem, że coś będzie. Widzicie. Albo ja nie wiem, coś robi źle. Jak coś robi źle, to powiedzcie. Jak tak to. Nie wiem. Teraz wam pokazuję, jak wygląda. Wygląda zawieszenie. Oczywiście pod odczepie. Czyli powinno się. Oczywiście, jak sobie przypiszecie, to trzeba przytrzymać guzik odpowiedni. I tak właśnie widzicie. Jestem opuszczony. Jak biorę piątkę, on się podnosi. Wyrównuje się na poduszkach. Może i też szut spuść. To będziecie widzieć bardziej. To jest max. Można. Tak. Tak. Widzicie, jak to wygląda. Tam się opuściłem, prawda? Odczepiamy. I gotowi jesteśmy na wyjazd. Mój tafi wygląda tak. A i jeszcze jedna rzecz. To jest taka nowość. Jeszcze jest i druga komenda, ale tamtej komendy nie polecam, bo jak macie awaryjnie hamujecie, to włączają się kierunkowskazy i zwalnia do zero, więc no już wolę, żeby to samo hamowało. Trochę pokażę, o co chodzi. I wpisujecie sobie komendę. Oczywiście musicie sobie wpisać komendę, żeby mieć takie coś, czyli plika gry. Musicie zmienić dwa pliki. A ja chyba już zrobiłem to. Chyba robiłem. Ale nie wiem, nie powiem wam, bo nie pamiętam. Więc wpisujecie sobie, to wam powiem, mam to zapisane. Oczywiście jeszcze jak będzie, jak już macie gdzie zapisane, to wystarczy, że strzałką w dół i góra. Tego nikt praktycznie wam nie powie, że strzałkami się właśnie ogarnia. Wiecie, bo to zapisuje właśnie komputer. I wpisujecie, to było. O. Wpisujecie G, podłoga, A, C, C. No i polecam wstawić 30. Dlaczego 30? Bo jak dacie 20, no to będzie tak jakby bliżej auta. A jak dacie 30, to będzie idealnie, bo już jeździłem, testowałem, to już wiem, jak to działa. Znaczy oczywiście i tak musicie pilnować drogi, nie? To nie jest tak, że ciężarówka od razu nagle zacznie hamować wam. Ale to czasem pomaga, bo on sam zwalnia do auta. Auto sobie jedzie i on jedzie i ty nie wiesz, jaką on ten kościół. I auto samo zwalnia. Ty trzymasz gaz albo tempomat i on samo zwalnia i pojedzie więcej. I hamowanie silnikiem tak zwane. No właśnie ustawię sobie 30 i zaraz zobaczycie, o co mi chodzi, widzicie, to działa. Moment, auto. Ale zaraz powiedzimy. Słuchajcie, bo prawo, lewo znaczy. I teraz to grzymię. Ciekawe, czy przejedziemy. A jak chcecie linki z Eurotracka, napiszcie w komentarzu, a tak w ogóle, zapraszam serdecznie do oceniania tego filmu, do zostawienia łapeczki w górę, komentarze, subskrypcji, pamiętajcie o tym. I pamiętajcie o dzwoneczku. Zostawiać powiadomienia o filmach, o live'ach i tak dalej, i tak dalej. Pęcko.
Chyba mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Mam takie wrażenie, oczywiście też dodali trochę innych rzeczy, których nie napisali. Oczywiście macie tutaj, wiedziecie sobie, w okrytą drogę. Będziecie mieć takie strzałki jakby. Takie strzałki. Prostokąty. Nie będziecie mieć taką prostą drogą, jak tutaj macie na nawigacji czerwoną linię. Będziecie mieć przerywaną, oczywiście, nie? Czyli jechać ukrytą drogą poboczną, czy czegoś tam. I teraz jak na złość auta nie mamy. Ale spokojna głowa. Właśnie pojawia jakieś auto za mną. Macie tu zatoczki. No ładnie będzie, jak będziemy grać tu na trakę z NPL, będzie pięknie tu. Pewnie to będzie taka jedna wielka, jedna, no najlepszych, można powiedzieć, map. O, reaguje mnie to. Nie? Zwolniło mi trochę. Trochę mi tutaj reaguje, bo nie wiem, coś mam ostatnio z, nie wiem, z Eurotrackiem mam problemy. Zawsze jak gram w Eurotrack, zawsze mi laguje, macie tu jakiś las. To już przepraszam za grafika, ale już nie poradzę. Tak? Tak jest dobrze. W ogóle mi gra pozwala grać w tą grę. Po prostu wymagania te Eurotrack ma, nie? Oj. Tak słabo trochę. No zrobiona, no nie. Nieważne jak ustawisz. Tak jest niedobrze. The Hunterka bardzo mi się fajnie grało, a to właśnie w ogóle zapraszam właśnie The Hunter. Łączyć czerwkę i aksu. Widzicie? Hamuje mnie automatycznie. Widzicie? Polecam. Polecam sobie to wpisać. Ja CCC30. A gdzie? O, to już nie złapało. Dobra. Ja tu stuknąłem. Więc jak wam się podobało, pamiętajcie o tym, co prosiłem o was, o to, co mogę zostawić, zapewnić, komuś tam. Czyli, że pomogłem, jak nie pomogłem, nie? No jeszcze raz przepraszam za grafikę. Tyle. Do tego dodam muzyczkę i będzie gitara. Zdaniemy sobie tutaj. Ale że już coś tam dojadę. Lepiej. No więc to po prostu nie wiem. Tamto było tego dużego. Bo chciał to bym nawet i tak poprzeć. No nic. No to nic. To ja lecę.
I żegnam was serdecznie, pa.